Dobra. Fokus jest. Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj trochę może bardziej vlogowo będzie niż zwykle. Jadę w ostatnią podróż moim mini, ostatnią dłuższą podróż moim mini. I kilka rzeczy sobie omówimy, tak mi się wydaje. Szczególnie o tym, co się ostatnio w Formule 1 dzieje. Może dzisiaj będzie bez jakiegoś większego rysowania, tak jak to było w czasie premier bolidów, ale omówimy sobie, co tam się zadziało na Spa. Szczególnie z George'em Russellem i tą jego dyskwalifikacją, i omówimy sobie te transfery, które ostatnio mieliśmy w Formule 1. Dobra, przystanek o nazwie Carlos Williamsie. Kurde, mi trochę szkoda Carlosa, bo Carlos jest bardzo, bardzo dobrym kierowcą. Niesamowicie czującym to, co się z bolidem dzieje i przekazującym feedback inżynierom naprawdę na najwyższym poziomie. Przynajmniej tak było w McLarenie. No, chyba to była jedyna taka w miarę rozsądna decyzja, którą Carlos mógł podjąć i którą był poniekąd chyba zmuszony podjąć, bo jednak ta droga do Red Bulla czy do Mercedesa, no widocznie miała się nie wydarzyć, bo jak głoszą najnowsze plotki, w Mercedesie będziemy mieli jednak Kimiego Antonelliego, ale oczywiście musimy poczekać do jakiejś oficjalnej informacji na ten temat. Takie są plotki jak na razie tylko. Natomiast do Red Bulla, no to mieliśmy też tę informację o tym, że Sergio Perez miałby być zastąpiony przez kogoś, ale jednak jak oficjalny komunikat Red Bulla głosił, Sergio Perez zostanie do końca sezonu w Red Bullu, albo przynajmniej do Grand Prix Meksyku, bo podobno to był ten warunek, ale o tym za chwilę. Wracając do Carlosa, no na jego miejscu, mając do wyboru Williamsa, a Zaubera w obecnym stanie, czy Alpine, no to jednak Williams z Jamesem Vowsem u steru wydaje się być najrozsądniejszą opcją. Bo jednak zresztą Sauber pozbył się, czy właściwie zwolnił Andreasa Seidla i Olivera Hoffmana, z tego co pamiętam, tak chyba się nazywał ten drugi człowiek, który pożegnał się z projektem Audi. No, patrząc na wyniki i patrząc na rozwój, jaki Sauber prezentuje w obecnej generacji bolidów, to jednak wydaje się, że ta droga do szwajcarskiego zespołu nie byłaby optymalna dla Carlosa. Oczywiście przejście do Alpine w takim stanie, w jakim oni są, czyli rezygnacja z projektowania i produkcji własnych silników do Formuły 1, i też tam Flavio Briatore, który dołączył. Wydaje się, że w celu takim, żeby przygotować ten zespół do jego sprzedaży albo do optymalizacji jakiejś. I zobaczymy, w jakim kierunku Alpine pójdzie w tych najbliższych latach. Bo może być tak, że zespół zostanie sprzedany niestety i Renault wycofa się z Formuły 1. Ale zobaczymy, jak to będzie. Więc fajnie, że Carlos dołącza do Williamsa i jednocześnie szkoda trochę Carlosa, że dołącza tylko do Williamsa, bo jest kierowcą takiego kalibru, który jest w stanie w ładnym stylu wygrywać wyścigi. No ale w parze z Alexem Albonem mam nadzieję, że popchną Williamsa w dobrą stronę. Oczywiście wiemy, że w Williamsie trochę tej infrastruktury brakuje, tego nowoczesnego podejścia do zarządzania i produkcji, ale też mam nadzieję i trochę ufam w umiejętności Jamesa Vowsa, który naprowadzi cały zespół na odpowiednie tory.
Może jeśli nie w przyszłym sezonie, kiedy nawet Alex Albon w pewnym momencie powiedział, że wolałby poświęcić przyszły sezon na korzyść sezonu 2026, czyli tej kolejnej dużej zmiany technicznej, którą będziemy mieli przed sobą. No w tym sezonie z kolei Williams jest trochę cierpi z powodów finansowych, bo mieliśmy oczywiście te wypadki Alexa Albona i Logana Sargenta na początku sezonu, które sprawiły, że no, zespół mocno musiał zainwestować w naprawę po prostu bolidów i w też szybsze przygotowanie części, czy właściwie przygotowanie kolejnych sztuk tej samej specyfikacji. Nie mogli poświęcić tych środków na rozwój, więc trochę ucierpieli. No, widać to po wynikach, niestety, w porównaniu z zeszłym sezonem, kiedy Alex Albon miał naprawdę bardzo, niekiedy bardzo dobre wyścigi. Trochę jestem za jasny, mam wrażenie. Dobra, to tyle na temat Carlosa Williamsa i Williamsa. I za chwilę widzimy się na kolejnym przystanku. Teraz z kolei jestem ciemny, co jest nie w tą stronę. O, może tak. Dobra, kolejny przystanek. Czas na tankowanie. Dobra, co tam się w ogóle w Red Bullu dzieje? Dlaczego nagle postanowili zatrzymać Sergio Pereza? W ogóle nie wiem, niewytłumaczalna dla mnie decyzja, patrząc na to, jakie Sergio Perez ma wyniki w tym sezonie. Wiadomo, są tam jakieś plotki, że niby Liberty Media interweniowało, żeby Sergio Perez wytrzymał do co najmniej do Grand Prix Meksyku, bo Liberty Media niby się obawiało o przychody z tego Grand Prix, jakby Sergio Pereza wyrzucili. No, wciąż to plotki. Ja nie lubię takich plotek, to nie do zweryfikowania. W każdym razie, tak jak zresztą wiele razy w studiu Viaplay mówiłem, no Sergio nie dowozi. Nie dowozi na tle Maxa, nie dowozi praktycznie w żadnym ostatnim wyścigu nie dowiózł bardzo dobrego wyniku. A takie wyniki powinien dowozić, jeżdżąc najszybszym albo drugim najszybszym bolidem w stawce. W końcu jestem. Jestem w końcu w hotelu. Dojechałem na miejsce. Jestem w ogóle w Bydgoszczy. Tam raczej nie będzie tego widać. Mam widok na Focus Hotel. Jestem w Bydgoszczy na zaproszenie Bartków, ale o tym sobie może później jeszcze. To co, może skończmy gadać o pierdołach, tylko przejdźmy do tego Russella i jego problemów w Grand Prix Belgii. Bo George Russell, jak się okazało, został oczywiście zdyskwalifikowany z wyników Grand Prix Belgii, bo miał za lekki bolid o 1,5 kg. I to jest dość niezwykła sytuacja, tak szczerze mówiąc. Oczywiście mamy tą decyzję Russella i Mercedesa o tym, żeby pojechać na jeden tylko stint, a nie na dwa stinty, tak jak inni. I zużycie opon, takie jak chociażby sugerował Mario Isola gdzieś w wywiadach po tym Grand Prix, czyli około 1 kg na oponę nawet, w niektórych przypadkach. Na oponę? Czy na oponę? W niektórych przypadkach 1,5 kg jest realne. A jak wiemy, na SPA nie mamy tego okrążenia zjazdowego, tylko od razu po przekroczeniu linii mety za La Source kierowcy wjeżdżają do pitlane. Więc nie ma czasu, żeby zebrać trochę tej gumy i poprzyklejać do opon. Tutaj George Russell został pokarany. Will Buxton później pisał, że zysk, jaki
potencjalnie mógł mieć George Russell. To było około 500 sekundy na okrążenie. Powiedzmy, że nie do końca się z tym zgadzam i też inżynierowie od wydajności opon z kilku zespołów, z którymi rozmawiałem, też sugerowali, że jednak ten zysk mógł być jednak trochę większy. Pamiętajmy, że oprócz samej masy 1,5 kg mamy też efekt mniejszej średnicy opon wtedy, kiedy się zużyją, więc bolid jedzie też niżej, co potencjalnie może sprawiać, że będziemy mieli więcej docisku. Zależy wszystko od charakterystyki bolidu, bla bla bla, mnóstwo parametrów, ale przez to też zużyjemy deskę pod bolidem w większym stopniu, więc tutaj trochę tych parametrów jest i bardzo trudno oszacować, jaki zysk miał George Russell na tym zbyt niedociążonym bolidzie. Faktem jest, że regulamin techniczny na szczęście jest bardzo jasny i przejrzysty i tutaj nie było za wiele dyskusji. Jednak ciekawe było to, co powiedział Andy Shovlin w debriefie po wyścigu, że pomiędzy George'em Russellem a Lewisem Hamiltonem było około 0,5 kg różnicy, jeśli chodzi o masy startowe ich bolidów, więc tutaj już jakby George był lżejszy, prawdopodobnie świadomie Mercedes podjął tą decyzję, więc pojechali na limicie, zresztą tak jak na Kota w zeszłym sezonie, czy zdaje się, że tak, w zeszłym sezonie, kiedy to chyba Lewis Hamilton został zdyskwalifikowany, więc Mercedes zawsze szuka tego limitu. Czy trzeba ich za to winić? Moim zdaniem nie, jest to coś normalnego, że zespoły szukają kompletnych limitów, jeśli chodzi o wyciągnięcie osiągów z bolidu. Teoretycznie można byłoby gdzieś tam sugerować, że o, Mercedes chciał oszukiwać i tak dalej, ale jakoś nie lubię tego typu zarzutów, bo każdy zespół zawsze szuka kompletnych limitów i to jest po prostu w naturze inżynierów Formuły 1, żeby szukać tych limitów. Oczywiście trzeba czasami brać pod uwagę, czy właściwie nie trzeba, tylko bierze się pod uwagę strategię wyścigową i to w jaki sposób później samochód jest, czy zalewany paliwem, czy dociążany balastem. I na tej podstawie wychodzi, że Mercedes mógł przekalkulować, szczególnie właśnie biorąc pod uwagę ten, czy właściwie zmienioną strategię w czasie wyścigu przez George'a Russella. No cóż, Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Belgii i jedziemy dalej tak naprawdę. A oczywiście to jest duży błąd Mercedesa, duża strata punktowa dla nich, ale no tego już nie cofniemy. A teraz mamy przerwę wakacyjną. I zobaczymy, co jeszcze w tej przerwie wakacyjnej się urodzi, że tak powiem, w Formule 1. Bo może być jeszcze kilka ogłoszeń do czasu, kiedy pojawimy się na Zandvoort na czas Grand Prix Holandii. Hello, hello! Wracamy z Bydgoszczy, ale jedziemy w inne miejsce, jedziemy na North Welsh. Zobaczymy, co tam się będzie działo dzisiaj. Skręć w lewo. Dobra, po całym dniu na torze, wiadomo, u mnie jak w lacie morda nie jest czerwona i nie jest spalona, to nie było lata.
Ja wyglądam jak pomidor. Wracając do Formuły 1, co nam zostało? Jonathan Whitley odchodzi z Red Bulla, przechodzi do projektu Audi jako szef zespołu. A jego szefem będzie Mattia Binotto, który dołącza do projektu Audi, zastępując Andreasa Zajdla. Super dla Jonathana Whitleya. Jest to niesamowicie doświadczony menedżer. Były, w sensie były, czy jeszcze jest, team manager zespołu Red Bull Racing. Człowiek, który z wielu kłopotów w dyskusjach o interpretacjach przepisów Red Bulla no, uratował. A Mattia Binotto powraca ze swojej małej, krótkiej emeryturki w swojej winnicy we Włoszech. Będzie szefem projektu Audi F1. Jako COO i CTO, czyli Chief Technical Officer and Chief Operational Officer, coś takiego. Spoko. Oczywiście Ferrari Mattia sobie no, nie poradził, jakby przygniotła go ta odpowiedzialność, może też wziął na siebie zbyt wiele ról. Więc jako szef zespołu i jako dyrektor techniczny Ferrari, no to jednak chyba jest trochę za dużo na głowie. Mam nadzieję jednak, że w Audi pójdzie mu o wiele lepiej. Zobaczymy oczywiście, jak będzie, ale Mattia Binotto to jest naprawdę bardzo, bardzo miłym człowiekiem i zawsze, to znaczy zawsze, raz z nim gadałem. I oczywiście widziałem, jak wygląda jego komunikacja z innymi członkami zespołu Ferrari, więc zawsze go no dość miło wspominam jednak z Ferrari. I zobaczymy, jak ta para Mattia Binotto i Jonathan Whitney w Audi sobie poradzą. Na razie ten projekt nie wygląda zbyt obiecująco. Wydaje mi się, że jednak tam jeszcze musi dojść do jakiegoś mocnego przeszafowania ludźmi na stanowiskach technicznych. No bo te bolidy z Zaubera nie jadą, po prostu nie jadą. No i skład kierowców, powiedzmy sobie szczerze, nie jest wybitny. O, na tym może zakończmy tego przedziwnego dwudniowego vloga. Zaczynałem w pochmurny dzień, deszczowy dzień. Dzisiaj kończę z czerwoną twarzą. Typowe wakacje w Formule 1.